ogromnie nam miło. W tym miejscu jeszcze się nie spotykaliśmy. Bardzo, bardzo dziękujemy. Tak od razu na samym początku Tyflogalerii Polskiego Związku Niewidomych, bo nas przygarnęła, bo teraz pod koniec roku wcale nie tak łatwo znaleźć miejsce, żeby się z Państwem spotkać, a wydarzenia są zjawiskowe. No mamy nadzieję, że zjawiskowe. Dzisiaj tango. Tango w roli głównej. Argentyna w roli głównej. Kowboje argentyńscy, jak się nazwali? Gaucho. Gaucho w roli głównej. To wszystko będzie jakoś powiązane. A potem jeszcze film Carlosa Saury, tango. Film o tańcu, o odkrywaniu tanga. Zresztą sami Państwo zobaczą. Ja przypomnę, spotykamy się w ramach projektu Zakochaj się w kulturze. Projektu dofinansowanego przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Bardzo dziękujemy. To całe spotkanie jest organizowane przez Fundację Kultury Bez Barier, przez Fundację Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Fundacją nie będę dziękował, bo ja tam pracuję i to tak. W związku z powyższym jesteśmy. Dzisiejsza rozmowa będzie prowadzona od razu w dwóch językach. Sylwia będzie tłumaczyła Cristiano. Cristiano uczy się polskiego, może od czasu do czasu powie coś po polsku, ale na razie jeszcze podstawowym jego językiem jest język hiszpański. Hiszpański, prawda? Hiszpański. Tylko że w tym, to jest dialekt argentyński, wersja argentyńska. Cristian przyjechał, proszę Państwa, przyjechał do nas specjalnie z Argentyny. Dzisiaj wieczorem wracają do Argentyny, tak to wygląda. Tutaj na sali są osoby niewidome, które uczą się tanga właśnie u Cristiana i Sylwii. I to jest zupełnie niezwykłe. Można, Sylwia i Cristian w związku z powyższym wiedzą, jak uczyć osoby niewidome. To jest takie zachęcenie, może ktoś będzie chciał jeszcze spróbować, kto wie. Ogromnie nam miło, że wszyscy Państwo są tutaj razem z nami i rozmawiamy. Tak, jak się Cristian tutaj w Polsce czuje? Bardzo ważna dla nas rzecz, która myślę, że też i Cristiana podnosi jego poziom samopoczucia pozytywnego w Polsce, to jest to, że czekamy na dziedziusia. W drodze jest synek, więc pełnia radości. Tak, więc bez względu na miejsce, gdzie byśmy się nie znajdowali, no to jesteśmy szczęśliwi, tak? Czy to Polska, czy inny po prostu kraj. I con respecto a lo que es también una de las cosas que me gusta la gente de aquí, pero una de las cosas que me afecta es, por ejemplo, el clima o la falta de sol. To, co Cristian mówi, w Polsce mu się bardzo podoba, to ludzie, kontakt z ludźmi, natomiast no, nie powie, że mu nie doskwiera troszeczkę klimat polski. No, obecnie też już pora roku mało sprzyjająca, myślę, że i nam wszystkim, więc on troszeczkę z tego względu, no, cierpi. Pero bueno, es un buen país, creo que para vivir. Tak, ale dobry kraj jakby do życia, do zakładania rodziny, stąd myślę, że też dlatego tutaj jesteśmy. Dobry kraj, żeby znaleźć żonę, prawda? Cristian zrozumiał, powiedział tak, to nawet ja przetłumaczę, z polskiego na polski. Dobrze, to przejdźmy do głównego bohatera, do tanga. Poznaliście się na tangu, w tangu? Nasza historia przez tango się nie zaczęła, natomiast z tangiem myślę, że jest bardzo związana. My poznaliśmy się w Peru, więc też całkiem daleko. Bueno, conocimos en Perú y luego vivimos dos años en Argentina. El tango, por ejemplo, a mí me conecta conmigo, no con Silvia, sino que luego ella, porque yo lo bailo, lo comienza también a bailar. Tak, i nasza jakby znajomość to właśnie początek był Peru, natomiast później zdecydowaliśmy się na to, żeby przez dwa lata zamieszkać w Argentynie. Cristian tańczył tango już wcześniej, także to jakby była też jego forma jakby łączenia się właśnie i bycia takiego samym ze sobą. Bo tango to właśnie też taki taniec bardzo, który przeżywamy w jakiś sposób wewnętrznie. Natomiast z czasem właśnie tym tangiem jakby zaraził mnie, no i że tak powiem w tym obszarze działamy i robimy różne rzeczy. Me pasa que nosotros el tango siempre lo hicimos porque nos gustó y nos interesó su historia, así que... Tak, no i zawsze do tango jakby mimo tańczyliśmy, tak, czy jakby no, zgłębiamy wiedzę o nim ze względu na to, że to lubimy. I Cristiana też właśnie bardzo pasjonuje sama historia tego tanga, jakie były jego początki, jak to się wszystko jakby zaczęło, narodziło. No to pytanie zostało zadane. To jak to się narodziło? Skąd to tango? Jak to tango trafiło do Argentyny, a może jak Argentyna trafiła do tanga? Como sabrán todos, es un país muy joven, apenas tenemos 202 años de historia, 203 años de historia. Por lo tanto,
no tenemos la historia tan larga que tiene Polonia, por ejemplo. Odwołując się do samej Argentyny. Argentyna, kraj w porównaniu z Polską dosyć młody, bo oni mają ponad 200 lat. W związku z tym ta ich historia jest krótsza. Allá por hace 200 años llegan primero, antes llegaron los españoles, pero hace 200 años el país se libera de lo que era la colonia española. To właśnie mniej więcej te 200 lat temu to państwo staje się niezależne od Hiszpanii, przestaje być kolonią, tylko niezależnym, niepodległym państwem. A partir de ese momento empiezan todos los cambios en el país y luego pasado medio siglo se abre la frontera para todos los habitantes de Europa. To wiąże się też z różnorodnymi jakby zmianami, które nastąpiły właśnie w tym młodym, rozwijającym się kraju. I po mniej więcej upływie 50 lat, czyli pół wieku, do Argentyny jakby przybywają pierwsi imigranci. Argentyna otwiera swoje granice właśnie na nowych obywateli z zewnątrz. I jest así como llegan primero los españoles, luego los italianos, a eso le sumamos también muchos polacos que fueron a la zona, o eslavos. Docierają właśnie Hiszpanie, Włosi, również Polacy, czyli tutaj przedstawiciele tych narodów słowiańskich. Los ingleses, franceses y otros más que eran los que comerciaban generalmente con Argentina. Todo eso dio una mezcla de europeos en otra parte del mundo. Przybywają również Anglicy, Francuzi i oni jakby już w tym nowym kontynencie, w tym nowym kraju w Argentynie jakby też tworzą taką wersję nową Europejczyków jakby tam żyjących. También existía lo que era el gaucho, que él lo nombró. Wcześniej został już tutaj wspomniany gaucho, czyli właśnie ten, można powiedzieć potocznie, kowboj argentyński. To był też właśnie bohater istniejący już właśnie na tym terytorium, w owym czasie historycznym. Que era la mezcla de lo que era el español o los hijos de españoles con el aborigen argentino. Gaucho to taka mieszanka między właśnie potomkami Hiszpanów, urodzonymi tam właśnie na terytorium Argentyny i jakby z rdzenną ludnością z aborygenami. I los afroamericanos. I dodatkowo afroamerykanie, którzy też byli obecni właśnie na tych obszarach. Argentina en ese momento crea, expande su territorio, por lo tanto ese territorio que iba a ser para la gente queda en manos de terratenientes y la gente y los gauchos y aborígenes tienen que emigrar hacia la ciudad. Argentyna w ogóle w tym czasie również powiększa swoje terytorium, ale to co ważne, jakby właściciele tych nowych terytoriów zazwyczaj to są jakby wielcy właściciele ziemscy, natomiast właśnie ci gaucze, czy też ludność rdzenna, oni muszą opuszczać właśnie te ziemie, które wcześniej zamieszkiwali i przenoszą się. Gdzie się przenoszą? Do Mesenuabat. Do Mesenuabat, a lo que es las grandes centros de negocio, bueno en este caso era la capital federal, que era Buenos Aires, Rosario y Montevideo, que era Uruguay. Oni przenoszą się właśnie do tych wielkich ośrodków miejskich, tutaj głównie Christian wymienił Buenos Aires, Rosario i Montevideo. I Montevideo, czyli też jesteśmy po tej stronie urbańskiej. Como sabemos, toda esa gente que se movió, más los inmigrantes que llegaron a Argentina, que no eran ricos, sino que eran pobres, todos se juntaron y se mezclaron en esas orillas de la ciudad. Te osoby zazwyczaj właśnie jakby zamieszkiwały na obrzeżach tych wielkich ośrodków miejskich. Mówiliśmy właśnie, że to byli ci gaucho, tak? Czy też ta ludność rdzenna. Dodatkowo imigranci, którzy oczywiście też są zazwyczaj, mimo wszystko to była biedna jakby część społeczeństwa i oni też właśnie się osiedlali na tych obrzeżach miast. Y en esa mezcla, imagínense, estaba el italiano que no podía hablar con el español, el gaucho que era un hombre duro, que no se mezclaba con los otros, por una cuestión de que era un hombre agresivo. No i wyobraźcie sobie Państwo, na takich właśnie obrzeżach, gdzie znajdujemy się powiedzmy Buenos Aires i spotyka się taki Włoch, na przykład nie wiem, z tym już Argentyńczykiem tamże urodzonym, czy chociażby z gaucho, Włoch po włosku, tutaj gaucho to też no, zupełnie inny charakter, to są zazwyczaj bardzo takie osoby o wyrazistym charakterze, dosyć surowe w obejściu. A eso le llevamos también lo que era el aborigen y un ruso o polaco que no podía comunicarse con nosotros. No i może gdzieś w tle się pojawi na przykład jakiś Polak albo Rosjanin, więc komunikacja była dosyć utrudniona między właśnie takimi osobami. ¿Y qué generalmente es el punto común entre que puede llegar a unir a los pueblos? La cultura. No i to, co zazwyczaj łączy różne narody, to jest kultura, tak? Y por eso, por ejemplo, el polaco que tocaba bien su instrumento se mezclaba con el italiano, el guitarrista que era, por ejemplo, el gaucho, y de esa mezcla sale lo que es el proto-tango.
I właśnie każda z tych osób w jakiś sposób też za pośrednictwem kultury, tutaj bardziej kultury muzycznej, chciała też się komunikować z otoczeniem. I możemy powiedzieć, że właśnie z takiej mieszanki tych właśnie różnych kultur muzycznych rodzi się proto-tango. Tutaj mówimy jakby o tango, tak, o tym proto-tango, który jest takim jakby efektem właśnie mieszania się tych różnych stylów muzycznych, kultur muzycznych, ale to samo zadziało się również z językiem. Tutaj mówiliśmy Argentyna, to wersja argentyńska hiszpańskiego, ale dodatkowo właśnie w tym obszarze Rio de la Platy powstał taki żargon, który się nazywa lufardo i to była też mieszanka tak naprawdę różnych języków w jakiś sposób i z tego powstało właśnie lufardo. I Christian wspomniał, jest takie słowo, komu jest papierosa. Papierosa, tak, no i to znaczy właśnie papieros, co się mówi na papieros. Cigarillo. Tak, no właśnie, oni mają swoje nazwę cigarillo, tak, i... O, papirusa, mujer hermosa. Albo na przykład papirusa to się w ten sposób określa piękną kobietę. Porque... ¿En serio? A dlaczego? Porque la mujer que cuando veía la mujer rubia que pedía un cigarrillo era una mujer hermosa porque para. Bo zazwyczaj kobieta jak prosiła o papierosa, tak to była, nie wiem, piękna blondynka, tak? No, piękna kobieta po prostu. Jak zajdę dzisiaj do domu i powiem do mojej żony, mój kochany papierosku. Ciekawe co ona na to. Papirusa. Okej, okay. Papirusa. To jest mieszanka, czyli kto najpierw tańczył, no bo ja tak się zastanawiałem. Postanowiłem jak najmniej szukać w internecie i postanowiłem, że jak najwięcej dowiem się od was. To był taniec ludzi takich zwykłych, argentyńskiej ulicy, czy elit? Como estamos explicando, el tango viene de lo que eran los arrabales, de afuera. Es właśnie to, co zaczęliśmy już jakby opowiadać, że początki tego tanga wiążą się tak z obrzeżami tych wielkich miast, więc jednak takie środowisko troszeczkę szemrane. Y en esa música que hablamos del prototango no se bailaba, sino que se escuchaba. I to prototango, to co jakby ważne, to była bardziej muzyka do słuchania, jeszcze jakby nie tańczona. Y una de las teorías que se dice es que en una de esas tardes de esparcimiento, de entretenimiento de los hombres, porque había más hombres que mujeres en la época. No i jest taka legenda, zgodnie z którą jakby pewnego wieczoru, tutaj jakby też warto wspomnieć, że w owym czasie jakby wśród populacji przeważali mężczyźni, tak, w sensie było ich więcej niż kobiet, oni sobie gdzieś tam, nie wiem, byli, chcieli się troszeczkę rozerwać, zrelaksować. Al escuchar ese ritmo, que era del agrado de los hombres, uno lo invita a bailar al otro y de esa manera... No i właśnie, usłyszeli jak gdzieś w tle tą taką pierwotną muzykę tanga, no i podobno jeden podszedł do drugiego i zaprosił do tańca, więc to pierwsze tango przymyśli, że właśnie było tańczone przez mężczyzn między nimi. Y una de las cosas que se dice que el tango siempre aquí en Europa se lo cuenta como que es muy estilizado, que va de una manera muy, muy elegante. En realidad el tango primitivo era algo muy muy no, muy rústico. My zazwyczaj jakby w Europie mamy takie wyobrażenie, że tango to jest taki taniec bardzo wystylizowany, właśnie bardzo elegancki. Natomiast w jego początkach, jakby u korzeni, no to był taniec bardzo wręcz prymitywny. Dlatego te kroki, tak jak Christian pokazywał. Tak? Ja właśnie chciałem wspomnieć o tym, nie wszyscy widzą. Christian stał i Christian tańczy już. Na razie bez muzyki, prawie że tańczy. Ja tutaj mam, jest z nami w ogóle na sali Irena Michalewicz. Irena będzie opisywała was. Jeszcze wam nie zdradziłem tej tajemnicy, teraz wam zdradzam. Ona będzie mówiła, jak się ruszacie, jak wyglądacie itp. itd. Irena zajmuje się audiodeskrypcją. Natomiast teraz tak na potrzebę chwili ja sobie pozwoliłem od razu i Sylwia, mam do ciebie prośbę, jak Christian będzie znowu tańczył, to mów co robi. Dobra? Więc Christian już wstał, tak? I myślę, że on na razie zostanie taki. No, lo que quería mostrarle es que el tango, antes en los salones, uno piensa aquí en Europa que se bailaban salones muy grandemente. Tak, znaczy Christian z jakiego względu zwrócił uwagę na ten fakt, no bo tam się właśnie często w tym europejskim wyobrażeniu mamy właśnie takie przeświadczenie, że tango to wielkie salony, prawda, elegancka sala. Pero se bailaba, por ejemplo, en pisos que eran de madera muy rústica o tierra. A tak naprawdę na początku, no to te powierzchnie, po których tańczono, no były takie skromne, tak, więc to było czasem, nie wiem, albo drewno, albo po prostu piach, gdzieś tam błoto. Porque esos lugares calculan que no tenían muy poco dinero, así que... Były to miejsca po prostu no, skromne, tak, ubogie, żadne salony na pewno w początku. Así que su origen sí es pobre. Więc to właśnie takie są korzenie. Lo siento.
Nie wiem, czy zwrócili Państwo uwagę na to, co powiedziała Sylwia. Krystian wstał i pewnie zostanie w takiej pozycji. Siadł. A chciałem coś powiedzieć. Południowoamerykański temperament. Wytrzymał 10 minut. Dobrze, czyli mamy początki, mamy szemrane okolice, mamy taniec zwykłych ludzi, mamy taniec dwóch facetów. A kiedy zaczyna to przyjmować jakieś tam reguły, kiedy ten taniec zaczyna się rozwijać, kiedy on przyjmuje mniej więcej taką formę, z jaką my jesteśmy skłonni go kojarzyć? Primero, el proto tango ese era producto de inmigrantes, puramente. Proto tango to produkt tak naprawdę imigrantów, którzy się pojawiają na terytorium, czy na obszarze Rio de la Plata. Con la cuestión de que el lenguaje de comunicación entre ellos era la música. No właśnie, to formą komunikacji była muzyka. Y la improvisación de esa música. I improwizacja tak naprawdę też tej muzyce. Porque tango, una de las cosas que lo destaca es esa improvisación. Bo to też taki element, który bardzo rozróżnia tango od innych właśnie tańców, to właśnie ta improwizacja. Pasa el tiempo, esos inmigrantes tienen hijos en Argentina, que ya son argentinos, pasarán 15-20 años. Więc wyruszamy w podróż z tym tangiem, w podróż w czasie. Mija mniej więcej 15-20 lat, może troszeczkę więcej. Synowie tych imigrantów, jak już są urodzeni Argentyńczycy. Toma carácter propio de la región. Ya se estiliza mucho más el tango, ya se estudia un poco más la música. Pues tiene la posibilidad de aprender. Tak, i właśnie ci już jakby synowie tych osób, które przybywały, Dawida Argentyny, mają też na jakby większe możliwości, studiują muzykę, dzięki temu też jakby to tango nabiera nowej formy, nowego charakteru. Ese nuevo carácter empieza a identificar ya a lo que es Argentina y Uruguay. I to, co ważne, to właśnie już tango w tej nowej formie zaczyna identyfikować i Argentynę, i Urugwaj. I de ahí es el primer viaje que se hace desde esas tierras, mis tierras lejanas, hacia lo que era Europa. No i właśnie staje się też takim produktem troszeczkę eksportowym i wyrusza w podróż z Argentyny, z Urugwaju, czyli z tych jakby ziem rodzinnych Cristiana do Europy. Ese tango se llama La Morocha. I llega a Paris en el año 1906 aproximadamente. To pierwsze tango, które właśnie dociera do Europy, to jest La Morocha. Przyjmuje się, że to było około roku 1906. Pasan 4-5 años aquí en Europa, se hace famoso en Europa, y recién ahí vuelve a Argentina esa moda, como una nueva moda. Ciekawe, mija około, nie wiem, 5 lat, tak to tango staje się też bardzo popularne w Europie i co ciekawe, wraca do Argentyny z powrotem. Y ahí se lo empieza a ver con otros ojos. I to tango wtedy zaczyna jakby na nowo być postrzegane przez Argentyńczyków jako coś właśnie wartościowego. Como algo más elegante, como algo más de coś gente coś eleganckiego, co może pojawić się też pewnie na salonach. Tak jak puede aparecer en los salones. Y ahí aparece ya en los salones. Porque bailaba en París. Tango jakby wkracza na salony argentyńskie. Ze względu na to, że było tańczone gdzieś w Paryżu na przykład, zostaje jakby zaakceptowane też przez tą klasę wyższą Argentyny. Y ahí es cuando se estiliza tango y empieza a ser una danza un poco más... me voy a parar. Y teraz Cristian wstaje. Donde pasa a ser una danza que era muy, muy cortada. I właśnie on teraz pokazuje, że na początku te kroki w tango były dosyć krótkie, takie ścięte, czy bardziej prymitywne. Natomiast na te salony argentyńskie, kroki stają się coraz dłuższe, wystylizowane, coraz bardziej eleganckie. Y esa era la diferencia que se nota, ¿por qué? Porque venía de Europa, era una cuestión que en Argentina se la veía bien. Pero como era de Argentina y lo bailaba la gente pobre, capaz que no se lo veía de la misma manera. I właśnie, no i tu jest taka, no też, jak to do końca określić, ale no taka sytuacja, że właśnie na początku do tango, rozumiem to, że było gdzieś tam tańczone przez biedotę, było różnie postrzegane, natomiast ze względu na to, że w Europie one zostało zaakceptowane, tutaj było tańczone na salonach, wraca z powrotem do Argentyny i tam zostaje też właśnie, no tak w 100% przyjęte. Incluso en el año 1913, acá hay un artículo de que sale en el Digodin Trabano, en Curio Rajapke, habla un representante de la embajada de Argentina en París. Ciekawe też, tutaj my ze względu na to, że też zajmowaliśmy się organizacją festiwalu na stulecie obecności tanga w Polsce, my też jeszcze dzisiaj postaram się na chwileczkę wspomnieć. I przeszukaliśmy mnóstwo właśnie periodyków z epoki i w
1913 roku w Kurierze Warszawskim pojawił się taki artykuł, w którym to właśnie jeden z pracowników przedstawicielstwa dyplomatycznego argentyńskiego mówi o tym, że está traducido al polaco y dice que en el único lugar de París donde no se baila el tango es en el salón de la embajada argentina. Że właśnie jedyne miejsce w Paryżu, gdzie nie tańczy się tanga, to są właśnie salony tejże placówki dyplomatycznej argentyńskiej. Więc to taka też... Esa es una visión de cómo se lo tomaba también en la liga argentina. Tej wizji, jaką miały elity argentyńskie o tango jeszcze w tym czasie. Tak sobie jeszcze zerkam od czasu do czasu na Tomka, który miga. Patrzę, co on miga. Ja mówię, Krystian, cię mówi Sylwia. I to tak. Znaczy języki, tak. Dobrze, Krystian, no to pytanie do ciebie. Kiedy trafiłeś do tanga? Ile miałeś lat? I czy to późno, czy to wcześniej, jak na Argentyńczyka? No, escuché de tango, lo escuché desde que era chico, niño. Więc tak, jeżeli chodzi o słuchanie tanga, bo tu właśnie rozróżnimy na słuchanie i tańczenie, słuchać tango, Krystian już słuchał, jak był dzieckiem, Seguramente. Na pewno, pero, jeszcze był gdzieś tam w brzuszku mamy, to gdzieś to tango pewnie też słychać było. Como bailarlo, lo empecé a bailar hace... 6, 7 años. Ale jeżeli chodzi o taki pierwszy kontakt już z tym tangiem tańczonym, to mniej więcej 7 lat. Porque hay una cosa que el tango tiene que es real, es cierto. El tango, cuando vos vas a bailar tango, es el momento exacto, que, en el momento que te hace falta. Bo to też właśnie taka ciekawostka związana z tangiem i z doświadczaniem jego. Myślę, że to też może dotknąć każdego z Państwa. Moment, kiedy zaczynamy tańczyć tango, to jest właśnie taki moment, w którym powinniśmy je tańczyć. Czujemy, to jest właśnie ten moment gotowości do tego, żeby je tańczyć. Por eso lo puede bailar. Nigdy nie jest za późno. Nunca es tarde para nada. Nigdy nie jest za późno na nic tak naprawdę, tym bardziej. Por eso lo que decimos nosotros. Yo empecé hace 7 años atrás, Silvia hace 5 años atrás. I yo me preguntaba, ¿por qué no bailé tango antes? Era porque no era necesario para mí bailarlo. Krystian właśnie mówi, on zaczął 7 lat temu, ja zaczęłam 5 lat temu mniej więcej. I Krystian też właśnie czasem sobie zadaje pytanie, dlaczego nie zaczęła wcześniej? Że najwidoczniej wcześniej tego nie potrzebowała, tylko przyszedł taki moment, no i pojawiło się tango. Hoy tenemos un ejemplo que Hania, que ella ha empezado a bailar hace poquito. Dzisiaj właśnie jest tutaj z nami na sali Hania, która zaczęła z nami właśnie też naukę tanga. Y nos hemos encontrado con una mujer que, la verdad, es un fenómeno bailando tango. Y es fenomenal, to też musimy podkreślić, dopiero kilka lekcji, a pięknie, naprawdę cudownie to wychodzi. I una entrega tiene que... I to, co Krystian mówi, że też wspaniale się oddaje w tym tańcu. Oddaje w sensie partnerowi, bo w tangu jest tak, że właśnie mężczyzna prowadzi, a kobieta za nim podąża i Hania jest właśnie lekka w prowadzeniu, także Pero una de las cosas que es fundamental en esto es que, por ejemplo, yo creo que el tango lo tengo de quien así. Krystian mówi, że no jakby on czuje, że on to tango ma od momentu, kiedy się urodził, tak? Jest Argentyńczykiem, więc u nich jakby to tango gdzieś pulsuje pewnie w krwi. Porque es nosotros, mi familia desciende particularmente casi un 100% de europeos y esos europeos son los que fueron desde Europa a poblar Argentina. Por eso el tango es eso también, es una inmigración, es una... Zresztą też mówi, u niego w rodzinie tak naprawdę w 100% jakby jego korzenie są związane gdzieś tam z Europą, tak? Prababcia Włoszka, Irlandka, nie wiem, Hiszpania. No a tam właśnie też z tymi imigrantami w jakiś sposób jest skojarzone i jest jakby produktem jakby ich bytu w Argentynie. Czy jest szansa, jeżeli się mieszka, czy ulica Argentyńska brzmi rzeczywiście tangiem? Jest szansa, jeżeli mieszkasz w Argentynie dłużej, żebyś nie usłyszał tego tanga? Depende de la zona. En Buenos Aires, por ejemplo, el tango lo sentís en la calle. Z tym czuciem na ulicy to też może zależy od miejsca w Argentynie, gdzie się jest. W Buenos Aires tam na pewno to tango słychać na ulicach. Hay otras regiones del país, por ejemplo, la Patagonia tiene otro tipo de música. Są takie regiony kraju, jak na przykład Patagonia, z której Krystian pochodzi, i tam są też różne inne style muzyczne. Que, si bien el tango siempre está presente en todo el país, particularmente en las zonas se escuchan otro tipo de folclores.
Czyli właśnie, judo tango, ono generalnie w tych innych częściach kraju oczywiście jest obecne, natomiast to, co charakteryzuje te inne części kraju, że tam właśnie są dodatkowo inne style muzyczne i to głównie muzyka folklorystyczna. Por eso, ahora van a ver la película Tango de Carlos Saura, donde va a mostrar más o menos lo que es Buenos Aires, donde se siente el tango en la calle. Które będziemy mieć później możliwość zobaczenia, tu będzie pokazane tango z Buenos Aires, tak? Więc tutaj na pewno będzie można je poczuć, tak jak się czuje na ulicy. Particularmente es otra forma de comunicarse con la gente. Jest to też jakby sposób komunikacji z ludźmi, z otoczeniem, właśnie poprzez tango. Fíjate lo que es en ese sentido, vos abrazás a la otra persona y cuando logras el contacto, es solamente, es como decirte, no es algo pasional, no es tanta pasión, es amor más que nada. Y tak naprawdę w tym, możemy często też jakby jak Europejczycy mamy takie wyobrażenie, takie stereotypowe troszeczkę, że taniec jest właśnie pasja i eso es lo que tiene el tango, que es diferente capaz que a otros bailes que son capaz que más sexuales, no se disculpen la palabra, pero el tango es mucho más más cariño, más interno, no, más más Ja to muszę skomentować tak od razu, bo ja się pytałem znajomych i takie moje wyobrażenia do tego przykładałem, czym jest tango, uczucia, z czym ci się kojarzy tango. To w ogóle zero-jedynkowo. Numer jeden, namiętność, ogromna namiętność. I zaraz potem, a może taniec kłótni, a może taniec kochanków itp. itd. A tutaj miłość, czułość, Matko Boska, o co chodzi? Y claro, porque es otra visión, porque... No, właśnie, bo to jest ta inna wizja tego tanga. Por ejemplo, ¿por qué puedo yo tener una imagen muy pasional del tango si cuando era chico iba a la escuela, me escuchaba en la radio a la mañana tango? Na przykład, Krystian, mógłbyś mieć takie wyobrażenie, że tango to namiętność i cała reszta, na przykład jak był mały, jechał do szkoły, to zawsze w samochodzie, jak na taką odwozie, słuchał tango, tak? Albo na przykład tańczył tango ze swoją babcią, bo to się też jakby że tam się tańczy też to tango w gronie rodzinnym. Por eso digo que es amor. Dlatego właśnie, to są takie uczucia, tylko czułość też i miłość, bo wiążą się też właśnie z osobami bliskimi, tak? Si ustedes me dejan, lo voy a hacer escuchar un tango que se llama Melodía del Corazón. Y este tango es muy particularmente es especial para acá, para Polonia, por una cuestión de que tiene una base de un compositor polaco muy renombrado. Więc jakbyście teraz wszyscy Państwo pozwolili, tak naprawdę, Krystian chciałby puścić jedno tango. To jest tango, myślę, że też bardzo szczególne, szczególne dla nas Polaków, ponieważ jest związane też z naszym wielkim kompozytorem, z Fryderykiem Chopinem. To ja mam taką propozycję. Będziemy słuchali tanga. O tym nie wspomnieliśmy, a nie wszyscy zapewne to zobaczyli. Krystian i Sylwia przynieśli parę gadżetów, przedmiotów związanych z tangiem. Gdy będziemy słuchali tego tanga, będziemy też oglądali, dotykali tych przedmiotów. Tylko ja mam wielką prośbę. Opiszcie najpierw, co trafi do rąk i może od waszej uczennicy zaczniemy, od Hani Wysockiej. I będziemy to... Hania jest z brzegu, czy nie? Jest z brzegu. I od Hani będziemy to dalej puszczali do Państwa i bardzo prosimy, żeby liczba przedmiotów, które puścimy do Państwa, zgadzała się z liczbą przedmiotów, które do nas wrócą. To bardzo, bardzo ważne, żeby Argentyna źle o nas nie pomyślała. Ile będzie? Przedmiotów jest 73. Nie no, żart, no co by. Kilka. Bardzo, że ja wszystko obejrzałam. Jeszcze chwila. Najpierw sobie opiszę. Ah, bueno, okay.
Dobrze, to będziemy opowiadać, co Państwo otrzymają. Dobrze. Głos dla Tomasa i gwiazda Arachania. Dobrze, więc Christian teraz przekaże Pani kapelusz. Este un capelusz, es un sombrero. Sombrero. Malevo. I taki właśnie kapelusz używał taki malewo, czyli taka bardzo wyrazista postać w świecie tęgowym na tym właśnie obrzeżach gdzieś w Buenos Aires. Co my jeszcze dzisiaj tutaj dla Państwa przynieśliśmy? To są rzeczy związane jakby może no, z tańcem pośrednio, tutaj akurat bardziej z kulturą gauczo, który jak już wiemy wpisał się w historię powstania tego tanga. Kolejny przedmiot, który otrzyma Hania, tak do Hani trafi i później do reszty Państwa, to jest taka wstęga. Opaska, którą właśnie gaucho się obwiązywał. To była też taka osoba jakby związana bardzo z ziemią, uprawiała pole, tak, dodatkowo gdzieś tam, nie wiem, zajmowała się hodowlą zwierząt. No i chcieliśmy pokazać Państwu, jak ta osoba była ubrana po części. To jest właśnie ta wstęga. I to jest wstęga, która no, tam w czasie historycznym była robiona ręcznie, tak, może nie do końca. Bueno, vamos a pasar lo que es un mate. Przekażemy też Państwu tykwę, która służy właśnie do picia jerby mate, czyli takiego domowego argentyńskiego napoju. Tykwa jest pusta, oczywiście. Tykwa i taka rurka, która nazywa się bombilla. I to jest też typowe takie właśnie argentyńskie. Christian tak naprawdę codziennie pije yerbę również w Polsce. Wszędzie, gdzie się ubiera w podróż, to tam ją zabiera. Ja acá tengo otra especial que tiene cuerno de vaca. Ta, którą teraz, która jakby krąży tutaj po pierwszym rzędzie, to jest taka tykwa z drewna i też z obróbką metalową. Natomiast kolejny przedmiot, który Państwo otrzymają, to jest też taka tykwa do picia jerba mate i wykonana też z bardzo ciekawego produktu. To jest mianowicie ruch frog. Tak. To jest cuerno de vaca. Luego aquí tenemos algo que también tiene que ver con los polacos. Bardzo ciekawa, związana również z Polakami. Wspomnieliśmy o tym, że wśród tej imigracji do Argentyny my się tam zaznaczyliśmy tak naprawdę wśród tych społeczności właśnie jakby zagranicznych, tak jesteśmy na trzecim miejscu. I co ciekawe, esto es una yerba que proviene de la provincia de Misiones, al norte de Argentina. Provincia Misiones. Y particularmente su color es blanco y rojo. W tej właśnie prowincji zamieszkało mnóstwo Polaków, którzy docierali do Argentyny i oni też przyczynili się do kultywowania jakby tej yerby mate, którą później się właśnie pije w tych tykwach, które Państwo macie. I to co ciekawe, opakowanie tej yerby, którą Christian tutaj dzisiaj ze sobą ma kolor czerwono-biały, bo to właśnie rodzina polska założyła tą firmę, to jest Amanda. I w środku jest troszeczkę właśnie tych ziółek yerby mate, więc można sobie powąchać jak to jest. To w Polsce już? Tak. Pertenece, creo que todavía familia Polaka. Sam wie, że w ogóle jeśli chodzi o tą markę Amanda, ona prawdopodobnie jeszcze przynależy do właśnie tej rodziny polskiej. W Polsce również je wypije. I por último, vamos a pasar este. Jeszcze ostatni przedmiot. Con mucho cuidado. Ale proszę jeszcze posłuchajcie, co Sylwia ma do powiedzenia. Ostatni przedmiot, tylko z nim bardzo poprosimy ostrożnie. Con mucho cuidado, porque es un cuchillo. Bo to jest... Así que esto es un cuchillo que está trabajado, que me lo ha regalado mi padre. To był prezent taty Christiana do niego po 20 lat temu. I 25 años mínimo debe tener. Może 25. I taki nóż właśnie używa gaucho gdzieś tam właśnie w codziennej pracy. Pero con cuidado. I tak jak mówiliśmy, jak to tango gdzieś się rodziło, to bardzo często tak właśnie groźni panowie z przedmieścia gdzieś tam z tego miejsca, jak nie musi to panie spadło. Por eso es que es muy agresivo. A nada siempre con un cuchillo en la mano. No i właśnie dlatego ci gaucho też tacy agresywni, tak? Bo z takim różnym sprzętem chodzą. Ja nie chcę butami w duszę, możecie zawsze nie odpowiadać. Bycie partnerem w tańcu i w życiu pomaga, czy przeszkadza? Nosotros como partner creo que hemos trabajado un montón de cosas, hecho un montón de cosas que
creo que si no nos hubiéramos conectado por el tango hubiera sido más difícil, porque hay otra conexión capaz entre nosotros, un poquito más. Tak, znaczy, ja, dla mnie to jest na pewno zero problemu, jakby myślę, że to tango dodaje tak naprawdę związkowi i my dzięki tangu też robimy dużo więcej jakby innych rzeczy, których na pewno nie zrobilibyśmy bez właśnie, bez tanga. Sabemos que es complicado compartir cosas con la mujer diariamente. Ja już mówię, że wiemy, że czasem ciężko jest żoną różne rzeczy codziennie dzielić i jakby przeżywać. Pero creo que nosotros también hemos hecho muchas cosas juntos a partir del tango y nos ha dado otra visión también de lo que puede llegar a ser una pareja. Ale myślę, że właśnie dla nas to była taka nowa wizja tego, co może para wspólnie zrobić. Ja wiem, że jakby no jako kobieta, to myślę, że też typowe dla nas Polek mamy dosyć silne charaktery. No i tango też uczy, może nie pokory, tak, ale takiego właśnie zaufania partnerowi i oddania się w jego ręce, że on wie tak naprawdę, jak nas poprowadzić i że nam się nic nie stanie w jego objęciach. Hacemos algo que nos gusta junto. No i właśnie dodatkowo robimy coś, co nam się podoba razem. Fajnie. Ile trzeba tańczyć, żeby tańczyć tango dobrze? Czy można już na pierwszej lekcji, podczas pierwszych zajęć, zatańczyć tango dobrze? Mira, aprender a bailar el tango, en realidad el tango es una cosa que se siente, no se aprende. Tak naprawdę to tango to taniec, który nie wiem, możemy się nauczyć, tak, ale przede wszystkim go czujemy. Hay mucha gente que lo baila hace 20 años, pero no lo siente. Są na przykład osoby, które tańczą je od 20 lat, ale nie czują tego. Y capaz que hay una persona que lo baila 5 clases y lo siente. Ale na przykład może być osoba, która nie była na 5 zajęciach i czuje to doskonale i będzie je tańczyć najpiękniej. Pero si es, creo que ya en 5-6 clases puedes llegar a animarte y a bailar al lugar público. Tenés que romper muchas barreras también para hacer. Na pewno na początku trzeba jakby w sobie wiele jakichś takich, nie wiem, granic złamać, tak? I troszeczkę z tymi różnymi oporami gdzieś tam powalczyć. Jak jestem tak szacuję, że nie 5-6 zajęć, tak naprawdę można już jakieś te pierwsze kroki stawiać też w przestrzeni publicznej, w sensie na jakieś blądze, to są właśnie te miejsca, gdzie to tango tańczymy. Por eso, pero no es una cuestión, como decir, para no puede estar tan cuantificado, tan decir, bueno, cuánto tiempo. No, ale na pewno ciężko, jakby, żeby to ująć w takie ramy, nie wiem, matematyczne, że 2-3 lekcje, tak, czy po pół roku, czy po roku. El tango es una danza que constantemente está rompiendo barreras internas, límites que nos pusimos cada uno. Por eso es tango to właśnie taki taniec, w którym jakby non-stop musimy się z jakimiś, nie wiem, naszymi wewnętrznymi ograniczeniami walczyć, tak, czy też je pokonywać i to też jest ciekawe. Y a medida que vas avanzando en ese paso en ese avance tuyo propio de vida, también vas avanzando en el baile, por eso es muy particular. W ramach jakby tego cyklu, jak my tam jakby też pokonujemy czy te przeszkody i idziemy do przodu, no to właśnie też tak rozwija się nasz taniec. Dobrze. Będziemy oglądali film. Była robiona osoby, które widzą, będą miały troszkę łatwiej. Była robiona audiodeskrypcja do tego filmu. Trudno jest opisywać taniec. Bardzo trudno. Tym bardziej, że taniec wiruje, trwa i zanim człowiek zbierze się do tego, żeby opisać to, co zostało zrobione, to już partnerzy, to już taniec jest 3-4 figury dalej. Jakie są podstawowe kroki, podstawowe figury w tangu, tak żebyście mogli przybliżyć, jak wyglądają takie układy, te najbardziej charakterystyczne, klasyczne tanga? Ja w ogóle nie wiem, czy to jest mądre pytanie. No właśnie, to jest taka kwestia, że mówiliśmy o tym, że tango to jest taniec, który czujemy. Creo que la que puede llegar a hablar sobre ese tema es Ania y lo que ella siente, porque esto no es algo que se puede explicar. Jest to ciężkie tak naprawdę do opisania, bo jest to nasze wewnętrzne uczucie. Nie wiem, na ile Hania na przykład chciałaby się odważyć, może powiedzieć właśnie, jak ona ten taniec czuje, tak, jak go postrzega. Jeżeli się odważy. Chciałabyś, Haniu, może? Ja przekażę Haniu ci mikrofon.
uczennica. Ja jestem dopiero na trzecim zajęciach dzisiaj, więc ja na razie się skupiam głównie na tym właśnie, żeby jeszcze nie słucham muzyki, tylko staram się wyczuć, co, jak prowadzi Krystian. No, poznałam kilka takich podstawowych kroków, znaczy kroków, no, co taki podstawowy w zasadzie krok, bo wszystko zależy od tej improwizacji, od tego, jak Krystian poprowadzi, czy w bok, czy w tył, czy do przodu, to wszystko od niego zależy. Ja na razie jeszcze nie czuję muzyki, czuję bardziej właśnie, skupiam się na tej takiej stronie technicznej, ale no sprawiam, że to jest jakąś ogromną frajdę, więc będę próbowała dalej. Por eso, con los pasos, como es una danza que es improvisada, ¿no? La coreografía. Tak więc jest to na pewno taniec improwizowany, nie ma jakby choreografii. Oczywiście to tango, które gdzieś widzimy na scenie, czasami ono ma jakieś układy, tak? Natomiast to, co się tańczy tak normalnie, czy na ulicy, czy na milądze, to jest improwizacja. Krystian teraz wstaje. El tango es una danza que se la llama circular. Tak, tango to jest w ogóle taniec po takich ruchach kolistych. Bo tańce, które jakby właśnie mają choreografię, można powiedzieć, że to są takie tańce po linii prostej, tak? Tak, Krystian teraz właśnie pokazuje, jakby to było, idę do przodu, jeden krok do przodu, drugi krok w lewo, w prawo na przykład, tak? Czy po jakimś kwadracie określonym. A w tangu, jeżeli właśnie improwizujemy, nie robimy tego właśnie w takich liniach tanciastych, tylko bardziej po okręgu, po zakrętach. I się va de otra manera, porque es algo que się lleva más. I się też inaczej, czy też czuje się inaczej. Es un movimiento natural del cuerpo. I to, co ważne, to tango bardzo buduje się do takich naturalnych naszych ruchów ciała. Por eso, si vos te conectas con tu pareja, puedes bailar excelentemente bien. Y si hay una de las cuestiones que destaca el tango con respecto a otras danzas, que la mayoría de la gente lo baila con los ojos cerrados. I to, co też jakby rozróżnia tango, wiadomo, czy kobieta z mężczyzną, że bardzo często, jak już właśnie tak poczujemy to tango, my zamykamy do niego oczy. I dwójka jakby partnerów tańczy z oczami zamkniętymi. Czy jakby oddajemy się tutaj naprawdę jakiejś takiej wewnętrznej wibracji i naszemu wnętrzu. Y llega un momento que llega una sincronía en la pista donde hay personas que no ven, que no están mirando a la otra y no se chocan. I to, co właśnie też jakby piękne jest w tym tańcu, bo my jakby tańczymy w ogóle na przykład na takich milongach, czyli imprezach, wydarzeniach z tangiem, tańczy się po okręgu i bardzo często te właśnie osoby, które tańczą z oczami jakby zamkniętymi, one też są tak zsynchronizowane w parze, że nie zderzają się z innymi parami, które też po tym parkiecie. Por eso, a veces explicar una danza hablándola es complicado. Se transmite más por el abrazo, por el. I to, co też Krystian mówi, no, troszkę ciężko jakby opisać, bo też jakby dużo się przekazuje przez samo objęcie, jak już jesteśmy w tym objęciu. Porque si yo la describo de esa manera, deja de ser circular y pasa a ser recta. Krystian, że jak on to jakby opisze, tak, czy powie, no to się stanie właśnie już takie zaszufladkowane, tak? A to są właśnie takie ruchy płynne jakby. To ja mam taką propozycję dla wszystkich osób niewidomych. Zapraszamy na tango, jak Krystian was obejmie. Tak, ja przekażę mikrofon. Tak. Chciałam zapytać, bo po raz pierwszy słyszę, że tango to jest improwizacja pana. A oczywiście nie tańczę tango. Gdzieś tam próbowałam tańczyć, jak był standard. I spodziewałam się dzisiaj, że pan powie, że to jest tak jak samba na 8, rock'n'roll na 6, tango, nie wiem, na 2, na 4. Po raz pierwszy słyszę, że nie. Czy nie ma w ogóle żadnych zasad kroków? Bo to jest dla mnie zaskakujące. Sí, lógico, hay ciertas cuestiones que son, por ejemplo, hay que tener un equilibrio. To, co znaczy,
pewne jakby zasady są, to jest jakby taniec improwizowany, bo nie mamy jakby ułożonej choreografii, czy my teraz pójdziemy w ten sposób, czy inaczej, natomiast jakaś podstawa kroków, baza jest. To, co ważne na przykład, bardzo ważne, to jest równowaga. Krystian właśnie teraz też stanął w takiej pozycji, w jakiej tą, no, chciał jakby zaprezentować tą równowagę. To, co jest też ważne, my zawsze w tangu, to Krystian też teraz pokazuje, jesteśmy troszeczkę pochyleni do przodu i ciężar ciała jest przeniesiony na koniuszki palców. Krystian właśnie też teraz jakby podniósł troszeczkę jakby, no nie wiem, pięty leciutko, bardzo leciutko do góry, tak jest po kroku. Otra cuestión también. Uno dirige y el otro acá. Kolejna zasada to właśnie jedna osoba kieruje, a druga jakby się poddaje tym ruchom i podąża. Generalmente hombre dirige, mujer tiene que decir. No i zazwyczaj tak właśnie, że mężczyzna kieruje, a kobieta podąża. Y otra cosa, los hombros i el brazo tiene que estar firme, porque esa es la única conexión que va a tener el baile. Bardzo ważna rzecz, to, że właśnie tutaj tors i jakby i ramię, tak i ta część, tak jak przy tym objęciu jakby Krystiana, ona też jest taka sztywna, tak stabilna, bo też jakby to jest ten jego, taka kierownica tak naprawdę tangowa, stąd wychodzą wszystkie ruchy, które chce przekazać partnerce. Si sabemos, por ejemplo, pararnos adelante, aceptar lo que me dice la otra persona, i puedo con el brazo mantenerlo firme y dirigir, se puede bailar el tango sin estudiar mucho. Si yo me paro sobre el equilibrio. Potrafimy utrzymać tą równowagę, czy potrafimy też stanąć w takiej poprawnej jakby postawie tangowej. Aprendo a pozwolić się jakby poprowadzić drugiej osobie, albo właśnie poprowadzić tą drugą osobę, bo w zależności od tego, czy jesteśmy panem czy panią. A dirigir con el torso. I właśnie, i nauczymy się też jakby kierować tą korpusem, tak tą klatką piersiową, czy też torsem w przypadku mężczyzn, tak, czy czytać w ogóle te ruchy, można zatańczyć. Podemos tam bailar, pero esas son las barreras que hay que romper primero. Que ale to są tak naprawdę te pierwsze też, no nie wiem, jakieś takie bariery, ograniczenia, z którymi się zmierzamy na pierwszych lekcjach. ¿Qué persona quiere solamente dirigir? Bo tak naprawdę, no nie wiem, która osoba chce tylko wyłącznie kierować? O qué otra persona solamente... Albo na odwrót, tylko i właśnie się poddać i jakby pozwolić się poprowadzić. Esa es una barrera que tenemos que hay que superar para poder bailar. Bardzo ważna taka bariera początkowa, czy też... Eso es lo más difícil del tango. Eso es decir, que por lo menos por 3 minutos en el día, o por 5, o por 10 minutos en el día, por ejemplo, que la mujer diga, bueno, yo dejo que mi marido me conduzca. Więc mam właśnie, no va a ser que me caiga. Na przykład tak, że kobieta, tak żona mówi, że dobrze, to mężu, ja teraz na 10 minut tego dnia pozwolę ci, żebyś mnie poprowadził. Może mówię, tylko 10 minut. Muy poca mujer es que está dispuesta a ser capaz. No i to może śmieszne, ale tak naprawdę mało kobiet na coś takiego się zgadza. Tak? Na początku to nie jest łatwe. I qué hombre también quiere decir, bueno, tengo 10 minutos, quiero dirigir, solamente yo dirijo, digo, voy para allá o para allá. También el hombre tiene que tomar la responsabilidad de hacer. No, właśnie, albo no, to tak jak mężczyzna, tak? Który mężczyzna chce tak, żeby tylko, nie wiem, przez te 10 minut dyrygować, tak? I wydawać polecenia. Por eso, no sé si contesta tu pregunta, pero... Nie wiem, czy to była odpowiedź, jakby na... Yo voy por ese lado. Siempre, sí, tak, sí. Jeżeli chodzi o dyrygę, to jest 2 na 4, tak? Ja mam taką propozycję, proszę Państwa, dosłownie 3 pytania od Państwa, potem na sam koniec jeszcze moje i Sylwia i Krystian zatańczą. Sylwia jest w ciąży, nawet ja widzę, że ona jest w ciąży. Ona musi pójść do domu. I to tak. Dobrze, kto ma... Ja mam taką prośbę, żeby Tomek poszedł w razie czego z mikrofonem, bo jemu będzie na pewno łatwiej trafić. Czy ktoś chce zadać pytanie? Nikt? Tacy sympatyczni ludzie, proszę Państwa. Wojtek? Wojtek, poczekaj. Powiedz jeszcze coś. Cześć. Dobrze. Ja przede wszystkim chciałem pogratulować Sylwii. Bardzo ładnie poszło ci na całe tłumaczenie. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa jest taka, to nie jest łatwe, wiem, więc naprawdę fajnie. Druga sprawa jest taka, że ja może trochę mniej na targu, bo to w ogóle cała kultura jest fajna. To jest moje marzenie, żeby kiedyś polecieć do Argentyny. Może nie popłynąć, ale polecieć.
Tak, jak wygląda tamta rzeczywistość? Czy ona się rzeczywiście tak różni, nie wiem, krajobrazowo? No w ogóle, jakby się tak przybliżyć, czy to jest zupełnie inny świat? To jest pierwsze pytanie. A druga sprawa to jest taka, że chyba wszyscy zaopatrujemy się przy rolnej w tę herbatę. A trzecia sprawa to jest taka, że opowiadaliście trochę o Polakach w Argentynie, a jak wygląda kwestia Argentyńczyków w Polsce? Czy wy się jakoś też trzymacie? Macie swoje, nie wiem, fiesty, jakieś imprezy, dużo was jest? No bo tu właśnie rozmawiałem z Christianem, że miałem nauczyciela Argentyńczyka i czasami jak spotkamy Argentyńczyków, to tak, my go kojarzymy, nie? Ale to jest bardzo zabawne, uważam. I ciekawi, mnie to osobiście bardzo ciekawi, czy wy się jakoś tam trzymacie. Chyba wyczerpałem mi trzech pytań w ogóle. Właśnie chciałem to samo powiedzieć, że wyczerpał Wojtek Niemiec. Con respecto a la primera, la realidad política o económica. No, ¿qué va? Ah, es social, la gente. Więc może właśnie o tej Argentynie, tak bardziej jako o kraju i właśnie geograficzno, pejzażowo. Christian urodził się w Patagonii, to jest południe Argentyny. Desde la puerta de mi casa hasta la... I tak, od drzwi Christiana. Hasta la puerta más o menos, o la calle abajo donde vivimos acá en Varsovia, hay casi 15.000 kilómetros de distancia. Od drzwi Christiana, tego domu argentyńskiego, do drzwi Christiana, domu polskiego, czyli tego w Warszawie, bo my no dzisiaj, przepraszam, to nie było jednak, z Argentyny nie przylecieliśmy, ale przyjechaliśmy z Tarchomina, więc ta odległość jest około 15 tysięcy kilometrów. Así que bueno, hay que no, nie importa, pero bueno, casi 24 horas tenemos entre quizás. No, czyli tak naprawdę około 24 godzin trzeba poświęcić na podróż, nawet samolotem. Bueno, aparte de eso, el país es un país muy grande, que entran 8 colonias dentro de lo que es el territorio. Jeżeli chodzi o powierzchnię Argentyny, państwo bardzo potężne, jakbyśmy sobie tak przyłożyli właśnie mapę Polski na mapę Argentyny, to 8 razy ta nasza powierzchnia naszego kraju. Ale to, co na przykład ciekawe, jeżeli chodzi o liczbę ludności, to jest prawie taka sama. Se dice que los peruanos descienden de los incas, los mexicanos de los aztecas, los argentinos descienden de los barcos. Jest też takie powiedzenie, że właśnie Peruwianczycy pochodzą, wywodzą się od Inków, od Azteków, natomiast Argentyńczycy ze statków. Ze statków od imigrantów, tak właśnie to na tych statkach przybywali imigranci do Argentyny. Por eso es la sociedad nuestra una sociedad muy amable y muy amiga. Ze względu też na to, myślę, że mamy taki mieszany charakter właśnie w pochodzeniu społeczeństwa argentyńskiego, oni są właśnie bardzo otwarci, bardzo ciepli. Donde no solamente la familia es la que tiene la sangre, sino que también los amigos son familia. I to, co też ważne, jakby dla nich rodzina to jest oczywiście ta rodzina, z którą jesteśmy połączeni przez jakby krew, tak, czyli nie wiem, mama, tata, ale bardzo ważną rolę odgrywają również przyjaciele. Tenemos el día del amigo, lo festejamos. Na przykład w Argentynie świętuje się Dzień Przyjaciela. Lo festejamos como el día de la madre, el día del amigo, el día del padre. No, oni też mają, tak, Dzień Matki, Dzień Taty. 21 de julio. 21 lipca. Sí, julio. Por eso, bueno, eso es lo que es la sociedad argentina. Aparte tenemos un montón de problemas siempre económico, político. Więc to tak jakby pokrótce o tym, jacy są. Oczywiście mówię, że mamy poza tym tysiące problemów politycznych, społecznych i innych, jak to zawsze. Estamos acostumbrados, mira. Ale są do tego też przyzwyczajeni i takie radosne podejście mają, jak widać. I con respecto, para ir acortando ya, a los polacos, los argentinos en Polonia, hay asociaciones argentino-polacas. Jeżeli chodzi o pytanie trzecie, bo ja tego drugiego przepraszam, ale nie do końca jakby to chodziło o jedną matę coś, bo nie dosłyszałam. To była taka depresja. To była właśnie, tak. Okej. Bo ten skład jeszcze istnieje, nie? Co takiego? Skład jest yerba mate. Nie wiem, czy tam byliście kiedykolwiek. Ja nie wiem, natomiast na pewno można w wielu miejscach w Warszawie yerba mate kupić, również przez internet ją zamówić, także miejsc jest sporo. Jeżeli chodzi o tą sieć Polaków, Argentyńczyków w Polsce,
En la embajada somos anotados alrededor de 170, 180. Ambasada Republiki Argentyńskiej w Warszawie prowadzi takie... prowadzi właśnie taki rejestr Argentyńczyków tutaj jakby w Polsce mieszkających i to jest około 180 mniej więcej, ale to jest oficjalnie zanotowanych. A si que somos muy poquitos aquí. Wbrew pozorom, no to nie jest jakaś liczba bardzo duża. Tomando en cuenta que Argentina, Polacos, fueron 200.000 a vivir. Zwłaszcza jeżeli na przykład porównamy, że do Argentyny z Polski wyemigrowało 200 tysięcy. Ale my tutaj, opowiadając o tej historii tego tanga, jak ono dociera do Europy, pokrótce wspomnieliśmy, że właśnie dotarło ono około 100 lat temu do Polski. I wśród też osób związanych właśnie z tą naszą polską tradycją tanga był na przykład Kazimierz Krukowski, czy też Petersburski, tutaj kompozytor tanga. I oni również byli w Argentynie, także wyemigrowali również do ojczyzny tanga. Por eso tengo, como decía, hay muy poco argentino aquí en Polonia, comparación de los que fueron para allá. Więc jeszcze Krystian chciałby wrócić, jakby mało Argentyńczyków jakby mieszkających tutaj w Polsce w porównaniu jakby z naszymi jakby rodakami, którzy mieszkają w Argentynie. Siempre. No, acá con los es complicado porque no coincidimos mucho en lo que son los horarios, pero no hay buena onda entre nosotros argentinos. Jeżeli chodzi właśnie też o to, jak ci Argentyńczycy tutaj sobie jakby w Polsce to życie społeczne układają tak między sobą. Sam mówi, że jakby no jest fajna energia pomiędzy nimi, czasami się oczywiście spotykają. Nie zawsze się to daje ze względów na to, że właśnie każdy ma jakieś tam swoje ograniczenia czasowe, tak, czy różne zajęcia. Incluso si nos encontramos vamos a tomar un mate juntos y vamos a charlar horas. No i jeżeli się spotykają, no to właśnie piją taką yerba mate i godzinami rozmawiają. Przy yerbie mate. No my przy herbacie, oni przy yerbie mate. Okej, no to sobie klimat kiedy czy coś jeszcze może? Jakby powiedział tacie, że ma się spotkać z kolegami na herbatce. Jeszcze jedno pytanie. Ale będzie w języku migowym. Pierwsze pytanie. Niedawno mojej koleżance mówiłem, że będę na spotkaniu tutaj dzisiaj o Argentynie i ona powiedziała, koniecznie zapytaj, w jaki sposób wygląda najlepsza herbata, jaka jest najlepsza herbata, jaką Państwo proponują. To pierwsze pytanie, to pasuje do tego, co Państwo mówią. A gdzie można kupić tą Amandę w takim razie w Warszawie? Jak się nie, to jest trzecie pytanie. A, jeszcze trzecie, przepraszam. I trzecie pytanie. O tango. Czy niesłyszący zdarzali się na kursie tanga, czy mogą tańczyć? Więc tak, jeżeli chodzi o taką rekomendację, która z tych yerb mate, tak, jest jakby najlepsza, to taka rzecz dosyć jakby osobista, tak, myślę, że warto może popróbować różnych i wybrać tą, która nam najbardziej odpowiada. La Amanda se consigue aquí en Bolonia, lógico. Nosotros la compramos en Segros. Amandę w Polsce można kupić w Warszawie również, my tą kupiliśmy bodajże w Segrosie. Dobra cena, muy buena. Dobra cena, o właśnie, Krystian już po polsku powiedział. Ale nie dała tym razem. Krystian mówi, że wcale nie reklamuje. La dicha, esto, taka, to jest, ile tutaj mamy? Pół kilograma 20 złotych. I to naprawdę nam długo starcza, bo to jak troszeczkę wsypujemy do tej tak. I tam się dolewa właśnie, to może już przy okazji też powiemy tak o tym jakby rytuale, w jaki sposób tą yerbę mate przygotowujemy, właśnie wsypujemy do środka tej tyfy, którą Państwo mieli wcześniej, troszeczkę tych ziółek i zalewamy to wodą. I później też właśnie zazwyczaj mamy ze sobą termosik.
upijamy i dolewamy znowu tej wody. Tak? A dosypujemy żubek, nie? Dosypywać raczej się nie dosypuje, tylko się jakby jak już ten smak staje się taki troszkę wypłukany, to wyrzucamy te stare zioła i wsypujemy nowe. Con respecto a la última pregunta que me hiciste. I tak, jeżeli chodzi o. Czy my odpowiedzieliśmy na to pytanie? Tak, czy... Dobrze, i teraz pytanie trzecie w takim razie, później pozwolimy sobie. Para los que nos escuchan, nosotros estamos viendo la posibilidad de probar una técnica por las vibraciones. Tak, jeżeli chodzi właśnie o osoby niesłyszące, my właśnie jesteśmy na etapie opracowywania takiej metody właśnie dla osób, które nie słyszą, tutaj jakby bazując na wibracjach i żeby te osoby też mogły tam popańczyć. Por eso, si tú quieres que veamos alguna vez, więc na przykład, jeżeli jakbyś razu chciałabyś na przykład spróbować takiej techniki z nami, byś się odważyła, to zapraszamy. Zapraszamy, no da tu kontakto i cuando tenga la posibilidad... Ja bym powiedział po polsku, też zapraszamy. Ja myślę, że gdyby mnie tu nie było, to Krystian mówiłby po polsku. Proszę. A lo que voy yo, que no da tu kontakto i cuando tengamos la posibilidad técnica de hacerlo, te podemos invitar... Tak, jeżeli chcesz, można przekazać, czy kontakt, taki, czy będziemy mieć możliwości techniczne, logistyczne, żeby się spotkać, to jak najbardziej. I naprawdę ze strony Państwa ostatnie pytanie. Naprawdę. Ja mam pytanie. Który Polak jest najbardziej popularny w tej chwili? Polak jest najbardziej popularny. Albo Polka. Dlaczego nie mówimy o nim? Polaków jest mucho, na parte futbol, lo que era largo. Generalnie jest bardzo dużo tych Polaków, ale to głównie futbol, tu może wymienić nazwiska. Dimsha, Lato. Lato na przykład. Tak, to jakby ze względu na te właśnie doświadczenia futbolowe, ale to dawniej. La parte artística, el más conocido siempre fue Chopin. Jeżeli chodzi o tą część kulturalno-artystyczną, no to Fryderyk Chopin. I la parte creo que... Juan Pablo, no? La parte política de Spauenza, właśnie, jeżeli chodzi o politykę, no to Lech Wałęsa, lo que representó para la historia. Na to właśnie co reprezentował. I por supuesto, Juan Pablo II. I oczywiście Jan Paweł II. Siempre, Juan Pablo II es el polaco más representativo del mundo. Najbardziej chyba taki właśnie. A Argentyna się cieszy ze swojego papieża. Argentyna jest w ten sposób. Tak, oczywiście. Bo to całkiem fajny papa, tak po mojemu, naprawdę. Dobrze, proszę Państwa, naprawdę ostatnie pytanie. Krystian, powiedz po polsku, poproszę, może też radę. Dlaczego lubisz tango? Dlaczego? Tylko podoba się. Moje serce jest... Pulsuje. Tak. Jest historia, moja rodzina, moja etapa de niño. Moje dzieciństwo. Mój kraj. Dziękujemy. Krystian i Sylwia. I czy wiadomo już, jak będzie miało na imię? Ignacy Santiago Catriel. Ignacy Santiago Catriel. Pięknie. To chyba chłopiec, prawda? Dobrze. Chyba Nobel za przenikliwość. I rzecz ostatnia. Co zatańczycie? No bo coś zatańczycie. My zwiniemy stolik, zwiniemy krzesła, a wy coś zatańczycie. Powiedzcie, co zatańczycie. Tylko zanim jeszcze wtedy zatańczycie, zaprosimy tutaj Irenę. Irena was opisze. Dla osób, które tylko i wyłącznie słuchały i jeszcze nie za bardzo wiedzą, jak wyglądacie. Czyli na przykład dla mnie. Dobrze. Okay. El Llorón.
tytuł właśnie tego wykonania, do którego zatańczymy, to jest Elioron. I będzie to milonga. Pasa un estilo relacionado al tango, recomiendo algo. Sí, es tango milonga. Tak, tango milonga tak naprawdę, czyli taki styl właśnie związany z tangiem. Muzyka jest troszeczkę żywsza od tej właśnie, którą słyszeliśmy, takiej tangowej, typowej. Lo que vamos a hacer es algo que no está coreografiado, sino que estamos adaptándonos también a que Silvia está embarazada y no quiere tacos. Tak, to co wykonamy, to będzie jakby taniec w 100% improwizowany, oczywiście zaadoptowany do warunków lokalnych i jakby i fizycznych moich w jakiś sposób, bo jakby mamy i brzuszek i stąd ja będę bez butów na obcasach, tak, bo troszeczkę byłoby ciężko. Zresztą to pewnie koleżanka opowie. Dzień dobry, no więc teraz opowiem trochę o parze, która teraz będzie do Państwa tańczyć. No więc Christiano jest ściadą cery, ma czarne oczy i czarne włosy, do tego ale przetykane siwizną, tak naprawdę. Tylko troszeczkę, tylko trochę na skroniach i odrobinę z przodu, ale to jest bardzo wyraźne. Włosy są krótkie z przodu, tak mniej więcej sięgają do nowina, natomiast z tyłu opadają na kark. Do czego Christiano jest ubrany w czarną marynarkę oraz dżinsy. Do tego jest biała koszula w takie lawendowe prążki, powiedzmy, a także pod szyją jest trochę rozpięta i tam zamiast krawata jest chusta. Jest to czarna chusta z w takie złote i białe wzory, powiedzmy. Chyba z głową, jest to wzór głowy końskiej. Tak, teraz widzę, że jest to głowa konia. Teraz właśnie Christiano podszedł, żeby zademonstrować to wyraźniej. I jest to chusta spięta pod szyją taką tak, spinką, na której także jest na kamieniu szlachetnym jest srebrna głowa konia. Tak więc cała ta chusta ma kształt mniej więcej obrona jaskółki. Więc tak to wygląda. No i do tego właśnie są też buty do tanga. Są to czarne skórzane buty na obcasie. Po bokach są też fragmenty czerwone, które przypominają odrobinę płomienie. Na dłoniach także są trzy pierścienie, z czego jeden z tych pierścieni jest dosyć ciekawy, dlatego że jest dosyć wysoko umieszczony, tuż za paznokciem praktycznie, na bardzo serdecznym lewej ręki. Ja mogę powiedzieć, że ja mam taki sam. Tak, Christian je zrobił dla nas, tak? Tak, tutaj sobie podpowiada, że są to pierścienie wykonane przez Christiana właśnie dla nich i taki sam pierścień w kolorze miedzianym ma Sylwia także na tym samym, dokładnie na tym samym, tak, na prawej ręku tym razem, ale też na bardzo serdecznym. Tak, do tego Christian jest mężczyzną dosyć o okrętnej budowie ciała oraz ma taki zupełnie minimalny brzuszek. Nieco bardziej wyraźny brzuszek ma w tej chwili Sylwia. On już się rysuje pod sukienką. W tej chwili śmieje się i zakrywa twarz pod dłonią. Przepraszam. Tak. Sylwia ma jasno-brązowe włosy, które są rozpuszczone, tylko z tyłu są zebrane taką jedną spinką, natomiast sięgają do ramion. Na szyi, na szaryku, zdaje się, takim różowym jest srebrny wisiorek w kształcie połowy serca, z tego co widzę. Sukienka jest... W tej chwili właśnie, druga połówka serca kryje się na szarym rzemyku na szyi. Christiano właśnie w tej chwili wyciągnął spod koszuli i zademonstrował. Także już Sylwia ma czarną sukienkę bez ramion. Jest to sukienka z takiego półtransparentnego, powiedzmy, bardzo lekkiego, lejącego się materiału. Z przodu sięga mniej więcej do połowy uda, natomiast z tyłek taki oben mniej więcej do połowy łydki. Do tego są czarne kryjące rajstopy oraz czarne baleriny w kwieciste wzory. Do tego jeszcze... zaraz powiem. Właśnie tutaj pan podpowiada z pierwszego rzędu, żeby powiedzieć, że Sylwia ma w tej chwili bardzo ładny rumieniec, który komponuje się z czerwonym kwiatem przywiętym do boku sukienki. Więc jest to kwiat też materiałowy, bardzo taki postrzępiony, czerwony tu na prawym boku. No i to chyba mniej więcej wszystko. Oko audiodeskryptora. Nigdy człowiek tak dokładnie nie ogląda świata, jak w momencie, kiedy ma go opisać. Dobrze. Dziękuję bardzo, Irena. Dziękuję. Sylwia, Christian, Sylwia. Ja znikam. Tańczcie, proszę. Irena będzie obserwowała w razie czego, jak zrobicie coś spektakularnego, to jeszcze powiem.
Staram się po prostu trochę opisać na tańcu, nie musi być bardzo spektakularny. Dobrze. Tak, że na początku stali naprzeciwko siebie, bo to właściwie długi metr. Natomiast teraz zbliżyli się już do siebie, stykają się górną częścią ciała, które są trochę dalej. Ręka partnerki spoczywa na prawej łydce partnera, natomiast jej prawa ręka jest wyciągnięta do boku. I stykki trzymają się, mają lekkie ręce ujęte łokcie, trzymają się dłoni, przypomina to trochę literę V. Przez chwilę ręka partnerki powędrowała na bok partnera. W tej chwili nastąpił obrót. Partnerka w fokusie porusza się w tej chwili do boku, tak samo partner, taki zostawny krok. Partnerzy dotykają się czołami, mają przymknięte oczy. Poruszają się nie więcej po kwadracie, ale po listy jurka. Christiana tańczy na całej stopie, natomiast Sylwia na palce. Czyli ma parę takich ostrych różnych błyskotów. Jakby zamiatała lekko do głowy. Uśmiechają się oboje na przymknięte oczy. Potykają się policzkami. Sylwia pocałowała Christianę w policzek. Christiana się śmieje. Trzyma rękę na biodrze. Dociska do rękę partnerki. Przytulili się mocniej. I zabawę. Fantastycznie. Z kim bardziej tańczył Ignacy Santiago, z synem czy z Christianem? Dobrze, padło to pytanie, ja z mamą, padło pytanie, ja obiecałam, że będzie odpowiedź. Gdzie można się do was zgłosić, jeżeli ktoś zachwycił się muzyką, jeżeli ktoś zachwycił się waszym tańcem, jeżeli ktoś zachwycił się wami i chciałby nie kończyć tego spotkania na tym jednym wieczorze? Gdzie was można znaleźć? Krzesło? Sylwia? Możesz usiąść na dwóch. A quien quiera tomar clases con nosotros, nosotros podemos darles clases. No tenemos ninguna academia por la cuestión de que nos estamos dedicando a otro tipo de cosas, pero hacemos también clases particulares. Tak, więc każda osoba, która tak naprawdę chciałaby tego tanga się z nami nauczyć, zapraszamy bardzo serdecznie. My takich lekcji indywidualnych udzielamy. Nie mamy jakby naszej szkoły, czy też naszego jakby miejsca. W związku z tym jakby, no nie wiem, proszę się po prostu zgłosić, tak? I zawsze znajdujemy jakieś rozwiązanie, żeby tego tanga się uczyć tańczyć. I bueno, cualquier sugerencja jest... Może w tym vlogalerii, nie? Tak. Może w właśnie miejsce. Tak, myślę, że to jest kwestia wszystko do ustalenia i do dogrania. El que esté interesado, sea hombre o mujer, si tiene voluntad y tiene ganas de hacerlo, lo podemos hacer. Tak, więc jeżeli ktokolwiek po prostu chce, tak, czy to kobieta, czy mężczyzna, wystarczy dobra wola, to możemy się razem uczyć. Podemos mantener el equilibrio. Wystarczy zachować równowagę, tak, w parze i możemy się uczyć. Wszystko jest możliwe. Numer. To ja może podam numer telefonu. To jest... Sprawdzamy pamięć. Pierwszy raz podam. Dobrze. 503-152-129. I dodatkowo jeszcze też adres mailowy. To jest kontakt@polskietango.pl. I jeszcze raz telefon. 503-152-129. I adres mailowy kontakt@polskietango.pl. I Christian, jeszcze raz bardzo serdecznie ja się dołączam. Chciał podziękować organizatorom za zaproszenie, za to, że możemy dzisiaj tutaj właśnie z Państwem być. Dziękujemy również Znakowi. I bueno,
Jest to coś, co nam się bardzo podoba, więc chęcią będziemy się tym z Państwem dzielić. Jeżeli też macie Państwo jakieś dodatkowe pytania, zawsze można właśnie do nas czy zadzwonić, napisać i z chęcią odpowiemy. Dziękujemy.